Który z nich największy skurwysyn? Obiecał mi pan czerwonego. Wieczorem? Najlepiej UBK, komendancie. A to będzie. Stan wojenny ma epizody znane i zupełnie zapomniane. Dziś zapewne mało kto pamięta o ataku terrorystycznym na ambasadę polską w Szwajcarii. Zdarzenia te posłużyły władzy do pokazania, do czego jest zdolna tak zwana ekstrema solidarności. Jesteśmy polską armią podziemną. Film Ultimatum. Ultimatum. Trzymał się linii politycznej wyznaczonej przez partię. Jeszcze Polska! Przemycił jednak w niuansach, być może mimowolnie, prawdy o PRL-u. Warszał ein Flugzeug abzugreift. O ówczesnej linii i ówczesnej prawdzie opowie profesor Paweł Wieczorkiewicz. Nie pada słowo solidarność w tym filmie ani razu. To było wtedy słowo absolutnie tabu. Proszę państwa, wycieczka w niedawną historię, w niedawną przeszłość, stan wojenny. Przypomnijmy 13 grudnia 1981 roku, 22 lipca 1983 roku. To oczywiście sztywne daty chronologiczne, to zjawisko, jego konsekwencje, o czym przekonają się państwo z dokumentu, dzieci stanu wojennego trwało dłużej, trwa właściwie dla niektórych pokrzywdzonych przez to wydarzenie, pokrzywdzonych przez historię, tak to ujmijmy, do dzisiaj. Różne były reakcje, trzeba o tym też pamiętać, na i wprowadzenie stanu wojennego, i stan wojenny, i na to, co działo się w Polsce. Nie całe społeczeństwo, jakby chciał generał Jaruzelski, popierało wprowadzenie stanu wojennego i nie wszyscy Polacy, jakby chciał Lech Wałęsa, popierali Solidarność. Większość społeczeństwa była pomiędzy tymi dwoma postawami. Z różnych powodów. Film fabularny, który państwo obejrzycie, dotyczy elementu, drobnego szczegółu, epizodu w gruncie rzeczy, który nie wszedł właściwie nawet na karty historii, w przypisie, w bardzo grubych dziełach, może na 684 stronie, terrorystycznego ataku na ambasadę polską w Curichu. Z grubsza rzecz biorąc, rzecz wyglądała tak, jak jest przedstawiona w filmie. Rzeczywiście grupa terrorystów, mianująca się armią, polską armią podziemną, wdarła się do tej ambasady, wysunęła hasła polityczne, potem hasła już tylko żądania okupu. Potem została bezkrwawo rozbrojona, poddała się. Dla historyka nie ulega wątpliwości, chociaż ta sprawa nie została na razie ujawniona, dokumenty nie zostały ujawnione, że była to prowokacja. Czy rodzimego SB, czy sowieckiego KGB, trudno do końca orzec. Chodziło po prostu o to, żeby wykazać, że tak zwana ekstrema solidarności, bo z nią walczono przecież oficjalnie, posuwa się i jest gotowa do działań terrorystycznych, wykazać to światu. Rzecz na poły się udała, bo cała akcja miała charakter raczej komiczny niż groźny. Cała akcja terrorystyczna na ambasadę polską omal nie zakończyła się o wiele groźniej niż pokazuje to film. Kiedyś, w kilka lat po niej, rozmawiałem z generałem Edwinem Rozłubirskim, taką na poły legendarną postacią PRL-u, komandosem, twórcą czerwonych beretów sławnej dywizji powietrzno desantowej, skoczkiem spadochronowym, takim zawadiaką, żeby nie powiedzieć żołdakiem. Rozłubirski po wielu latach niełaski w stanie wojennym został przywrócony do wojska, zmobilizowany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako komisarz Komitetu Obrony Kraju. Tam miał zajmować się walką z terroryzmem i opowiadał mi z ogniem w oku, że miał już opracowaną, ta cała sprawa w Curichu trwała kilka dni, akcję odbicia zakładników, czy właściwie dokładnie odbicia ambasady. Miało to wyglądać w ten sposób. Korytarzem powietrznym przez Austrię miały polecieć polskie helikoptery wojskowe z grupą komandosów, z nim na czele. Miano pociskami rakietowymi znieść dach ambasady, następnie desantować się do środka i używając wszystkich środków, przede wszystkim broni palnej, unieszkodliwić, czyli nazywając rzeczy po imieniu, zabić terrorystów. Zapytałem generała, ale czy tam byli ludzie, tam byli zakładnicy. Tak popatrzył na mnie trochę jak na człowieka, który nie wie, o co chodzi, i mówi, no tak, ale to jest mniej ważne, chodziło o to, żebyśmy ich dopadli, ich dostali. Innymi słowy, proszę państwa, gdyby Rozłubirskiemu się udało, byłaby tam jatka. Ten film natomiast, proszę państwa, co chciałem zwrócić uwagę, zawiera kilka interesujących elementów. Trudno powiedzieć, czy zgodnie z intencjami autorów, czy niezgodnie z tymi intencjami, daje
prawdziwy obraz ówczesnej dyplomacji PRL-owskiej, bo popatrzcie Państwo, pozytywny bohater, sekretarz Łobot, to w gruncie rzeczy Burak i Cham. Wirgiliusz Gryń zresztą wspaniale grał takie role, był do nich po prostu stworzony. Bohater pozytywny, też pracownik ambasady Jerzy Owadnik, zachowuje się jak ubek. Grek. Słucham, towarzyszu Rafalski. My chyba musimy porozmawiać. A owszem, ale nie tu i nie tak, jak myślicie. Ale pogadamy. Potem staje się nieledwie bohaterem całej tej akcji. Wreszcie atasze wojskowe o wyglądzie portiera, stróża nocnego, który zachowuje się jak szczur. Chowa się w toalecie, ucieka przez dach, opuszcza kolegów w godzinie próby. Trzeba powiedzieć, że oficer mający odrobinę honoru, oficer przedwojenny, czy może nawet jakiejkolwiek innej armii, po takim zachowaniu powinien się zastrzelić. I proszę Państwa, mnóstwo takich drobnych elementów, które układają się w prawdziwą tkankę. To znaczy, jeśli w pewnej intencje, wymowa polityczna nie jest prawdziwa, to materia jest dość prawdziwa. Może nie zupełnie. Katowice i Gliwice potrafią udawać Zurich, ale to tak to bywało z filmem polskim, że nie było pieniędzy na kręcenie tego w autentycznych wnętrzach. Film, proszę Państwa, pokazuje też jeszcze kilka, czy pozwala na pokazanie, czy właściwie powiedzenie kilku prawd o tym, co się dzieje w Polsce. Tyłkiem tam padają takie zdania. W Polsce kolejki, w Polsce nie ma butów, w Polsce nie ma mięsa. No nie była to rzecz, którą powszednio, o której powszednio pisano w prasie i tworzono taki propagandowy wizerunek PRL-u w roku 1985. I jeszcze jedna rzecz. To jest film tak naprawdę o walce z Solidarnością i jest film kręcony przeciwko Solidarności. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę, nie pada tam słowo Solidarność. To było słowo absolutnie objęte z 200% rygorystycznym zakazem przez cenzurę. Po prostu Solidarności nie było.